Miejsce. Spotkania. Na mapie Polski powstaje, proszę Państwa, wyjątkowe, niezwykłe miejsce. Jeśli Państwo o nim czytali, bo dużo o nim już napisano, dużo złego, to proszę tym bardziej zostać. Jeśli Państwo nie czytali, to proszę nie czytać, albo dla rozrywki, jak ktoś lubi, ale też proszę z nami zostać. Wyjątkowe miejsce, które nie jest pensjonatem, nie jest hotelem, nie jest miejscem zarobkowym i nie jest niezgodne z prawem, bo to właśnie o nim napisano. I o tym dzisiaj miejscu będziemy rozmawiać, o tym, jak ono zmieni krajobraz Polski i dlaczego tak bardzo jest potrzebne. Ewelina Zamojska, redaktor naczelna Profeto. Dzień dobry. Dzień dobry. Profeto zaczyna brzmieć jak oskarżenie, ale zostawmy to w takim razie po tym wszystkim, co napisano. Archipelag powstaje. Jak się wziął pomysł na archipelag Wyspy Wolne od Przemocy? Jak to się zaczęło, że postanowiliście w Polsce, która przecież ma system pomocy, która dba o osoby skrzywdzone, na bardzo różnych płaszczyznach skrzywdzone, postawić coś nowego, za co będą was grillować? I to dość bardzo poważnie, ale to grillowanie i oskarżenia sobie zostawmy. Jak narodził się pomysł archipelagu? No po pierwsze to bardzo serdecznie ci dziękuję, że się spotykamy i że o tym będziemy rozmawiać w kontekście dobra. Że dziś nie będziemy rozmawiać o tym, co trudne. Pomysł archipelagu, też o tym, co powiedziałaś, że przecież w Polsce istnieje system pomocy. Ja nawet się złapię tego, że w wielu miejscach, w dużych miastach w Polsce ta pomoc jest naprawdę dobrze zbudowana, ale chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym ta pomoc będzie od początku do końca, czyli znajdzie się w nim wszystko. I miejsce to będzie zarówno dla małych, średnich, dużych i starszych, dla osób dotkniętych przemocą. Jak się zrodził pomysł? Pomysł się rodził od lat, dlatego że Profeto istnieje 11 lat i przez całe lata mówiliśmy o tym, że nie możemy się skupiać tylko na głoszeniu słowa. No bo Profeto to jest miejsce głoszenia słowa, nie jesteśmy opiniotwórczy. Profetycznie jesteście. Staramy się być, ale staramy się też tej linii trzymać. No chyba, że ktoś opiniotwórczo rozważa Biblię. I mówiliśmy bardzo mocno o tym, że nie tylko słowo, że za tym też coś musi iść. I przez te wszystkie lata mieliśmy w Profeto takie miejsce, które nazwaliśmy Pięć Bochenków. I w tym miejscu staraliśmy się pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. Nigdy o tym nie mówiliśmy, bo wyznaliśmy taką zasadę, że niech twoja prawa ręka nie wie, co czyni lewa. I nie chcieliśmy się tym chwalić. Zresztą trudno jest się chwalić pomaganiem. No bo, no nie wiem, mamy, nie wiem, w internecie, na Instagramie czy w mediach społecznościowych szeroko pojętych mamy pokazywać, tym pomogliśmy, tym zawieźliśmy lodówkę, tym kupiliśmy samochód, tym pomogliśmy znaleźć mieszkanie. Patrzcie, jacy jesteśmy fajni, dajcie lajka na naszą fajność. Jakoś to jest nie nasze. No i się okazuje teraz, że nie nasza, zarzuca się nam teraz, że mamy kiepski PR, no bo przecież nie znamy się na pomaganiu. Nie znacie się na pomaganiu, a wy po prostu nie chwaliliście się pomaganiem przez lata. Nie chwaliliśmy się, bo... No bo dlaczego się chwalić tym, co człowiek powinien robić tak po prostu nie z bycia chrześcijaninem, a z bycia człowiekiem? To powinno wynikać z nas, nawet nie łącząc tego z wiarą. Powinno to wynikać z nas. No te serca z kamienia nie powinny być w nikim. Ale to te pięć bochenków to było za mało? W sensie nie daliście się rady? Głód rósł? Tak, no apetyt rośnie w miarę jedzenia. Troszkę tak jest i... Zrodził się taki pomysł, że chcielibyśmy otworzyć miejsce, to jak mówię o samym początku, w którym każdy, kto do niego zapuka, znajdzie pomoc od pomocy prawnej, lekarskiej, terapeutycznej, po taką pomoc, żeby usiąść i wypić herbatę. Czyli całkowicie holistycznie, jeśli coś może być całkowicie holistyczne. Tak, jeśli może, tak jak mówisz, jeśli coś może być całkowicie holistyczne, to tak, dokładnie. Z tego względu też, że no moje życie miało różne swoje blaski i cienie i kiedy ja potrzebowałam pomocy, to pukałam do jednych drzwi, w tym pomieszczeniu udzielono mi jakiegoś kawałka i mówiono, no ale musisz iść do kolejnych drzwi i od tych kolejnych drzwi do kolejnych drzwi i tak wędrowałam. I w sumie tak bardzo mnie paliło w środku to, że... Chciałam, żeby ludzie, ja wtedy pomyślałam oczywiście o kobiecie, no bo trudno myśleć tak bardzo globalnie, że kobieta, która potrzebuje pomocy, powinna zapukać do drzwi, wejść i uzyskać tą pomoc całościowo. Wystarczy, że przyszła i od tego momentu tak. Już się tobą zajmiemy pod każdym aspekcie, tam dokładnie. Gdzie wymaga to pomocy i wsparcia. Dokładnie tak? Tak. I też taka myśl, że pierwsza taka myśl była
skierowana w stronę Kościoła, że zarzuca się nam w Kościele, że albo nic nie robimy, jak robimy, to robimy tak po katolicku, w takim bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu. I ta całościowa pomoc też ma pokazać, że w Kościele potrafimy zrobić coś naprawdę dobrze, że nie jesteśmy byle jacy. I to, że my się nie wypieramy tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale to miejsce ma być miejscem dla wszystkich. Ale, bo nie wszyscy na pewno widzieli film na waszej stronie Porfeto.pl. Zachęcam bardzo. To jak to będzie w ogóle wyglądać? Znaczy, bo to się tworzy. To się tworzy. Styczeń 2025 to będzie. Tak. I będzie można do tych drzwi zapukać. Oczywiście. A jak to będzie wyglądać? Żebyśmy sobie ten archipelag... Wyspy wyobrazili. Tak, te wyspy tworzone przez Profeto dla nas, bo to dla nas, którzy będą potrzebować tego, powstaje. To właśnie narysuj nam to, proszę. Drodzy Państwo, jeśli nie widzieliście filmu, to koniecznie zobaczcie. Ale archipelag Wyspy Wolne od Przemocy, archipelag, wiadomo, zespół wysp. Jest to ogromny budynek, ogromny dom, dlatego że chcemy, aby pomoc świadczona tam i terapie były na taką miarę najnowocześniejszych. No to wchodzimy. Jesteśmy na parterze. Na parterze znajduje się 5 wysp, czyli 5 bardzo niezależnych mieszkań, 70-parometrowych. Duży, wielki pokój z aneksem kuchennym, z miejscem, gdzie każdy może usiąść, zjeść, napić się herbaty. Obok tego dużego pokoju znajduje się mała wyspa do terapii indywidualnych, no i oczywiście łazienka. I każda ta wyspa, czyli tych 5 wysp, jest identycznych. Dlaczego 5 wysp? Dlatego, że podzieliliśmy to na wyspę kobiety, mężczyzny, wyspę dziecka, rodziny i młodych, żeby każda wyspa była niezależna. Bo, drodzy Państwo, no każdy z ludzi, którzy doświadczają przemocy, doświadcza jej na różnych płaszczyznach. Często jest tak, że kobiety doświadczają przemocy ze strony mężczyzn. Bywa, że mężczyźni ze strony kobiet. I to wszystko możemy tak podzielić. Chcieliśmy, żeby kobiety czuły się bezpieczne, mężczyźni, żeby czuli się bezpieczni, żeby rodziny miały swoje miejsce przeznaczone do rodzin z wyciszonymi ścianami, żeby dzieci mogły się tam, małe dzieci mogły czuć się swobodnie, dzieciaki, żeby miały swoje miejsce, które same będą urządzać. Nie, że my je wprowadzimy i nie dotykaj, nie ruszaj, nie pisz, a to jest nowe, a to tyle kosztowało. To jest ozdoba, te lalki, nie. No i wyspa młodych, do wyspy młodych będzie przypięty teatr 153 dla młodzieży wychodzącej z depresji. I 153 plus 1 czy 153? 153. I przy tej wyspie młodych jest taras, więc młodzi będą mogli wchodzić zupełnie niezależnie i to jest ich świat. To jest świat, gdzie dorosły, mama z tatą, nie ma wstępu. Dlatego 5 wysp i dlatego tak bardzo niezależnych, z sensorycznymi ogrodami przynależącymi do każdej z wysp. Ktoś zapuka do waszego archipelagu, wejdzie do niego. Jaki z niego wyjdzie? Bo tych chyba też o to chodzi. No chodzi o to przede wszystkim, żeby wyszedł z poczuciem tego, że nie jest osamotniony. Bo samotność rodzi cierpienie, samotność zamyka nas w lęku i samotność powoduje, że myślimy, że już nic nie może wyglądać inaczej. Bardzo dużo cierpienia wynika z samotności i przede wszystkim chcemy, żeby ludzie, którzy tam wejdą, poczuli się bezpiecznie i nigdy już więcej nie czuli się samotni. A jesteście pewni, że jest zapotrzebowanie? Bo to ogromne pieniądze, ogromny budynek, ogromny teren. Zresztą za to jesteście ścigani, prawda? Tak. Jak jest kościół i duże pieniądze, to nieważne, że to jest dla społeczeństwa i nie, że to jest dla ludzi. To pewnie jest kościół i duże pieniądze. Jakiś ksiądz, biznesmen i on tak, na tym zarobi. Tak, a ile on dla siebie tam weźmie? No przecież na pewno. Na pewno. No więc właśnie, więc jeśli zdecydowaliście się wziąć tak wielkie pieniądze, żeby wybudować coś takiego, to czy jesteście pewni, że jest zapotrzebowanie? No ja osobiście jestem pewna, że jest zapotrzebowanie, bo na takim gruncie spotykania się z wieloma kobietami, ja przepraszam, że ja się tylko z kobietami spotykam, ale one po prostu do mnie trafiają. Z kobietami, które są najczęściej ofiarami swoich mężów. Spotykam się też z osobami starszymi, które po przepisaniu na przykład mieszkań stały się ofiarami swoich wnuków, ale też spotykam się z ofiarami przemocy w kościele.
Wiemy, że mamy Fundację Świętego Józefa, która naprawdę bardzo dużo robi, bardzo dużo znaczy i jest w ogóle ogromnym wyłomem już. Ale chcemy też współpracować z takimi fundacjami, żeby ludzie no, mieli gdzie się podziać. Ja na przykład doświadczyłam parokrotnie takiej sytuacji, że zapukała do nas mama z dziećmi, która nie miała gdzie wrócić, nie miała gdzie iść na noc. Do was, do Profeto? Do nas, do Profeto. Do mnie, do domu, bo ja pracuję z takimi kobietami. Oczywiście nie mówię o tym, bo to jest no naprawdę na gruncie Profeto, no o czym tu mówić, no czym się ewangeliczni chwalić? Jesteście. Jakbyście jednak nie wyznawali tej zasady, że prawa ręka, lewa ręka nie wiedzą, to wtedy Polska by wiedziała, że Profeto poza tym, że medialny kontent, że ewangelizacja, słowo. To, że pomaga po prostu w praktyce i wtedy jakbyście wzięli się za budowę takiego ośrodka, może to ktoś powiedział, no to logiczne następstwo, no Profeto się w sumie trudni pomaganiem, no to teraz wykorzystują swoją wiedzę. A wy nic nie mówiliście. Nie mówiliśmy i zarzuca się, że mamy fatalny PR od tej strony, ale ja będę wierna temu. Uważam, że o tym nie należy mówić. Jak pomagamy, to nie mówmy o tym. Bo pomagamy dlaczego? No dlatego, żeby budować swój wizerunek, czy pomagamy dlatego, że jesteśmy ludźmi? No jestem przekonana do tej drugiej wersji. I nic mnie nie przekona. Choćby 1000 osób stanęło przede mną i mówiło, ale to jest marny PR. To powiem, wolę marny PR, bo nie o to chodzi. I tak, ja będę podpierać się tym, że jestem osobą wierzącą. Wiara nie jest łatwa, Kościół nie jest łatwy, bycie w Kościele nie jest łatwe. Ale to jest mój Kościół, moje miejsce i tak do mnie mówi Pan Bóg. No czytam Ewangelię, ona jest dla mnie trudna, z wieloma rzeczami się zżymam, nie zgadzam, ale cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i Pan Jezus później nie mówi, ale pamiętaj, że cokolwiek uczyniłeś, ogłoś. Głoś na dachach. Ale jakby tak powycinać i to głoszenie na dachach dokleić w tym miejscu, prawda, to by nam się bardziej podobało. Ale nie dokleimy. No oczywiście, żeby nam się bardziej pomagało i podobało i moglibyśmy się tym posiłkować jako, no tak, mamy takiego PR-owca w postaci Pana Jezusa, no to uczmy się od niego, nie? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi, że mamy takiego mistrza, co nam nogi myje, to też jest PR-owo mało chwytliwe, w ogóle nic, prawda? Przyszedłem, żeby służyć, a nie żeby mi służono. Ale jak chcecie, jak to będzie? No bo ośrodek staje w Warszawie. Tak. Czy on będzie, w tej Warszawie już jest wszystko, w sensie takim, że Warszawa jest naprawdę zaopiekowana, jeśli chodzi o różnego rodzaju instytucje. Czy to będzie dla wszystkich Polaków z całej Polski, którzy będą potrzebować wsparcia? Czy będzie można się do was zgłaszać? Czy właśnie przez współpracę jakoś? Jak to będzie wyglądać? My otwieramy ten ośrodek dla wszystkich, nie dla warszawiaków. Nie dla osób z tych wszystkich wiosek pod Warszawą. Ośrodek jest dla wszystkich. Ja też chciałam powiedzieć, że my nie będziemy w tym ośrodku pracować. W tym ośrodku będzie zatrudniona kadra, tam ma pracować 28 osób, terapeuci, lekarze. To wy nic z tego nie będziecie mieli? Właśnie nie, ja nie jestem tylko terapeutą. Tylko poza kilkoma kłamstwami w mediach różnych, tak? Drodzy Państwo, no ja tam będę obecna tylko po to, że muszę doglądnąć, czy jest dobrze wysprzątane, ponieważ jestem heterą sprzątaniową i taką dbającą o miejsce, ale nie my będziemy prowadzić ten ośrodek. Zresztą nie przenosicie tam swojego radia? Nie, jakby nie ma, nie mamy w ogóle, nawet nie chcielibyśmy. Zresztą też Weronika wiesz, jak to jest, że jak się zbuduje zespół w pewnym miejscu i on się buduje latami, to on jest w tym miejscu. My mamy serce nasze w Stadnikach, pod Krakowem i mamy studio w Warszawie, na Łowickiej. Czekaj, ale wytłumacz mi coś. Stawiacie ogromny budynek, za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Tak. Fundusz Sprawiedliwości jest dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw. Tak. I tylko dla tych osób są te pieniądze, więc właśnie dla osób, które doświadczyły przemocy. Czyli tak, bierzecie pieniądze, żeby wybudować budynek, te pieniądze idą na budowę i na to wszystko. Właściwie z tego macie tylko nagonkę i niechęć, która się przetacza przez media i potem nic z tego nie macie, tylko służycie tym innym. Ale mamy, właśnie powiedziałaś. Służycie tym innym. Służycie tym innym. To jest ewangeliczne podejście. Ja wiem, że to jest, że to się w głowie może nie mieścić. Ja wiem. No ale chociaż jedno studyjko, prawda? No, na pewno sobie tam postawią, na pewno są takie pomysły. Tak jest, no przecież też mogą Państwo zobaczyć. My chcemy tam poprzez to, co robimy, przecież jak młodzież będzie miała swój teatr, to nie będziemy latać po Warszawie i szukać miejsca, żeby wynająć za 15 czy 16 tysięcy miejsca, żeby oni zrobili spektakl. My chcemy mieć tam wszystko dla tych młodych ludzi. My mamy studio w naszym klasztorze w Warszawie, z którego zresztą nasi dziennikarze tutaj z Warszawy nadają i nie mamy... Mnie
chcemy stać się potęgą medialną. W ogóle nie o to nam chodzi. My mamy swoich słuchaczy, mamy tych ludzi, którzy czytają portal. To też jest specyficzna grupa, no dlatego, że my nie jesteśmy opiniotwórczy. I to też ktoś musi w tym się odnaleźć i tego szukać. Natomiast, no nie wiem, może ktoś powiedzi, że ja jestem nie z tych czasów, albo że jestem naiwna. Natomiast ja spotykam ludzi, którzy żyją dokładnie tak, że są ludźmi. Ja mam naprawdę dużo ludzi, dużo znajomych, którzy mówią, że są ateistami, ale dla mnie to są ludzie, gdzie bym mogła powiedzieć, są dużo bardziej wierzący niż ja, bo są ludźmi. Nie chcemy patrzeć na ludzi przez pryzmat wiary. Bądź człowiekiem. No dobrze, ale to jeszcze druga sprawa. Pytaj. A po co ten teatr tam? No naprawdę już wydziwiają. Wydziwiają, no. Ale... Ludziom no tak. Trzeba pomóc, dać jeść. Jeszcze ta terapia okej, okay, ale żeby teatr stawiać? No ale przecież doskonale wiecie państwo, że teraz sięga się po różne środki. Wiemy, jak funkcjonuje młodzież, wiemy, jak funkcjonują dzieciaki, jak bardzo często teraz dotykamy problemu samobójstw, depresji. To naprawdę to jest codzienność i jak kiedyś można by było powiedzieć, dotykało to dzieci czy ludzi młodych z takich rodzin patologicznych czy rodzin cierpiących, tak teraz jest to problem nagminny. Dotyka to nas wszystkich. Może to dotknąć ciebie, może to dotknąć mnie, naszych znajomych najbliższych, tak? I teraz nie ma miejsc, gdzie tym młodym można pomóc. Pandemia też nam nie pomogła, pozamykaliśmy te dzieciaki w domach i myślę, że do końca życia wszyscy będziemy odczuwać skutki tego zamknięcia. Chcemy wyjść do nich z taką nowoczesną arteterapią, przez sztukę, szeroko pojętą. Dlatego ten teatr. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, to się oczywiście okaże, bo ja tutaj mogłabym mówić, nie, to jest świetny pomysł, na pewno wszystko super wyjdzie. Nie wiemy. Chcemy iść w tę stronę. Chcemy zaangażować ludzi, którzy się na tym znają, żeby to poprowadzili. A ponieważ w wielu miejscach dostawaliśmy takie zapytania, czy poprzez sztukę, czy nie moglibyśmy też otworzyć miejsca z terapią właśnie w ten sposób, no to zdecydowaliśmy się. No. Zobaczymy. Nie odechciewa wam się czasami? Nie, ale jak państwo dobrze się przyglądną, to włosy mam farbowane, mocną farbą. Naprawdę posiwiałam. Przez 2 ostatnie lata, gdzie no, ktoś mógł powiedzieć, no ale przecież ty już masz kobietę, 45 lat. No mam, ale tak mi się posypało to. No to są nieprzespane noce, to jest martwienie się. Ja nie mam takiej wiary, żebym powiedziała, panie, zostawiam ci to wszystko i idę spać. Nie. Znaczy, myślę, że mam taką zdrową wiarę. Nie taką magiczną. Pan Bóg to nie jest David Copperfield, nie machnie różdżką, tak? I nie będzie wszystko okej. Okay. Natomiast jest jak jest, jest trudno, no ale z drugiej strony, kto nam powiedział, że będzie łatwo? A wyobrażasz sobie ten styczeń 2025 roku? Albo nawet trochę później, może wiosna najlepiej, bo wtedy jeszcze zielono, prawda? Czy wyobrażam sobie... jak już te ogrody bardziej kwitną. Bardziej może marzę. Nie wyobrażam, ale marzę, że teraz mi się robi... To są dla mnie emocje jednak, to o czym mówimy. Ja ilekroć wchodzę na budowę... Jejku, przepraszam, bo dla mnie to jest naprawdę... Nie, wzruszaj, bo to się dobrze wtedy ogląda, proszę. Dobrze się sprzedaje. Wchodzę na budowę i no najpierw była dziura w ziemi, tak? Później była płyta, jeden, drugi, trzeci poziom i wchodzę i chodzę po tych miejscach, gdzie będzie terapia, rurki są, wylewki i mnie to porusza. I za każdym razem sobie myślę, pomimo wszystko, pomimo tego, że jest trudno, że jest taka nieprawda, że ludzie na tym bazują, że nie mają, nie wiem, odwagi nas zapytać, tak? To... Jejku, no trudno, jest tak, ale przyjdziemy tu i mam nadzieję, że to miejsce zacznie tętnić życiem, że te wszystkie MOPS-y, PCPR-y, że te wszystkie ośrodki, także kościelne, które nie mają miejsc, nie mają już gdzie ludzi odsyłać, że też mają ograniczone możliwości, że będą tych ludzi mieli gdzie odesłać. Że to nie będzie znowu, czekajcie, miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Wiemy, ile się teraz czeka na terapię. Powstrzymajcie swoją traumę, bo trzeba tak. Poczekać. No, moi znajomi ostatnio, ich syn jest po próbie samobójczej, 10-latek. Drodzy państwo, 10-latek, normalna rodzina. Tak się podziało w szkole i no, powiedziano im prywatnie 7 miesięcy czekania. I oni jeżdżą 400 kilometrów na terapię ze swoim synem. Bo nie ma w ich okolicy, nie ma miejsc. No to też mi pokazuje, że to miejsce jest potrzebne.
mam tylko nadzieję, że damy radę w ilości, tak? Że no, nie, no, będziemy, nie wiem, rozbudowywać, dostawiać, doklejać domki terapeutyczne, jakkolwiek mamy ogród. Myślę, że nie, no, jestem pełna wiary i nadziei, że będzie dobrze. No to, że to jest potrzebne miejsce, to ja pójdę dalej w tych marzeniach, dobrze? Albo w planach. Proszę bardzo. Tak myślę sobie, że za 10 lat nie będziemy sobie umieli wyobrazić Polski bez tego miejsca, a w podręcznikach dzieci będą czytać historię, że kiedyś to miejsce, bez którego nie możemy sobie Polski wyobrazić, to kiedyś było szkalowane i nagonka na nie była, że w ogóle jest zbudowane. Masz bardzo, bardzo bogatą wyobraźnię. To jest dość realistyczne, nie uważasz? Jest, jest. I ja bym jeszcze powiedziała tak, posunęłabym się dalej, że to nie będzie tylko w Warszawie, że to takie miejsca może działa, mniejsze, można, budujmy, prawda? Tak, będą też przede wszystkim w dużo mniejszych miastach. Żeby nie trzeba było jeździć do stolicy. Tak, bo o ile w dużych miastach, tak jak sama powiedziałaś, w Warszawie jesteśmy zaopiekowani, ale są małe miasteczka, ja pochodzę z małego miasteczka i naprawdę jest trudno. Trudno, tam jest ludziom dużo trudniej. 7 miesięcy na prywatną terapię oczekiwania to jest tak. Raczej wbijające w fotel, patrząc też na statystyki prób samobójczych w Polsce. I co zrobić z dzieckiem? No zamknąć się z nim w domu, być cały czas z nim, chodzić krok w krok? Nie wiadomo, ja nie jestem w takiej sytuacji i zawsze staram się nie wypowiadać o sytuacjach, w których nigdy nie byłam. Mogę być obok, no bo co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę radzić? No mogę być tylko obok, ale nie wyobrażam sobie cierpienia rodziców. No to są informacje wbijające w fotel, zwłaszcza, że mamy co roku o 100% wzrasta nam liczba prób samobójczych u dzieci i zaczyna się coraz wcześniej. Teraz chyba w wieku 8 lat jest pierwsza próba samobójcza dziecka. No jesteś mamą. Patrz, no dlatego właśnie mnie tak mnie wbiło, prawda? Bo też nie mam w sobie takiego czegoś, że mogę powiedzieć, nas to nie dotyczy. Ja uważam, że to jest pierwszy krok w złą stronę, kiedy myślisz, to mnie i moich dzieci nie dotyczy. Tak, rak, nie dotyczy mnie depresja, a się okazuje później, że i rak, i depresja, i choroby. A mieliście taki moment, że patrzyliście na ten plan tego ogromnego budynku i myśleliście sobie, za małe, to będzie za małe. Nie, raczej pomyśleliśmy, chyba z fantazją poszliśmy za daleko. Tak? Były takie momenty, tak. Natomiast nie, że za małe nie, bo to jest naprawdę dużo miejsca. Naprawdę dużo miejsca. I staraliśmy się też, żeby te pomieszczenia, te miejsca terapeutyczne, te miejsca przewidziane na warsztaty różnego rodzaju, żeby one były przestronne, żeby w nich dało się oddychać, żeby, wiesz jak jest, no, nie było klaustrofobicznie, ja wiem. I jest źle, tak, no i nie wiem, 10 osób się zmieści i tej 11 mówisz, słuchaj, no ale przyjdź w środę, bo na środę jest 8 osób, tak, no, no właśnie, żeby czegoś takiego nie było. No dobrze, a Pan Bóg działa przy tym wszystkim? Bo jestem pewna, znając was, tę waszą wiarę, tego waszego księdza Olszewskiego, prawda, który zyskał miano biznesmena. Tak, i to bardzo dobry ranking był, tak. Ja bym go wzięła w rankingu ewangelizacji i to takiej ewangelizacji z wychodzeniem do człowieka w Polsce, gdzieś tam w top 3 na pewno. No ale dobrze, no jakby kto chce, jakie rankingi robi. No to właśnie, Pan Bóg wam się udziela, że tak zapytam w dziwny sposób przy budowie? Tak. Ja w ogóle, jakby to pytanie dla mnie... Jak to się udziela? Przecież z nami buduje. Jest o tyle trudne, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam życia bez Pana Boga, bo w Niego wierzę i wiem, że On jest. I to jest dla mnie po prostu tak jest. Dużo trudności innych jest, ale to jest podstawa, jest. I no gdyby nie On, to no myślę, że nie tylko siwe włosy, ale już bym włosów może nie miała, tak? No dobra. Daje takie, jakby Bóg jest, nie jakby. On ile, jest. Ile mszy odprawił się z Michał Olszewski w intencji uspokojenia atakujących, dowiezienia materiałów na czas i tego, żeby się tam nic nie wydarzyło, bo to kto budował kiedykolwiek, albo zna historię z budowy, to wie. Będzie pani zadowolona. Znaczy, tak, materiałów nam nigdy nie brakowało, natomiast jak wiecie, zaczęliśmy przed pandemią i przyszła pandemia. I choćby to, że stal z 6 na 8, z 8 na 12, z 12 na 15, z 15 na 18, z 18 na 22. Fundusz ten sam wciąż. A pieniądze te same. I właśnie to jest takie, że jak ktoś nie budował, czy jak nawet nie remontował łazienki, to nie wie, jak to jest. No ale jest tak, jak jest.
No zobaczymy, wiesz. Ale czujecie taką radość? Masz takie momenty, które wspominasz, że na przykład właśnie, nie wiem, ogrzewanie podłogowe zrobione, czy coś, że mamy to, to już jest ten punkt, że wcześniej sobie myślałaś, tylko jak już to się uda, to już jesteśmy na kolejnym etapie. Czy dla mnie takim momentem zwrotnym był pierwszy strop. Jak ja weszłam do piwnicy, do tam, gdzie będą miejsca parkingowe i zobaczyłam strop. I myślę, mamy to, alleluja, zbudowaliśmy. No po prostu, teraz już z górki. Nawet jak dalej nie postawimy, to zrobimy tutaj basen dla Wilanowa. Także jakby już to już było. To już było. I taka dla mnie bardzo trywialna może rzecz, dla Państwa też. Ja chodzę na budowie i podnoszę gwoździk i myślę, złote 20. I biorę go ze sobą, że to jest... To jest takie bardzo istotne dla mnie, tak? Ale jaka to jest troska o małe rzeczy, no. Jakie to jest piękne. No to jest w ogóle, ja zapraszam Państwa, kiedyś będziecie, można podjechać na Wilanów, na budowę się nie wejdzie, no bo nie ma takiej możliwości, przepisy BHP, ale można zobaczyć, można też przeczytać w Gościu Niedzielnym fantastyczny artykuł Agaty Puścikowskiej. No posłuchajcie nas, no, proszę Państwa, się właśnie pojawił. Ja tak sobie myślę... że ja mimo wszystko, jak już Państwo się zagłębią w tej budowie i dowiedzą się, co to jest, to warto sięgnąć też do tych szkalujących tekstów. Oczywiście, wiesz, że tak. Jak ostatnio była jakaś tam afera w Watykanie i któryś z ludzi, już nie pamiętam, który z biskupów, powiedział, że to, że coś napisano, to jeszcze nie znaczy, że to jest prawda i musimy o tym pamiętać. I to jest ten przypadek. I że warto czasami spojrzeć jak... bo ja przeczytałam kilka artykułów na wasz temat. One są raczej kopii w klej zrobione. Może gdyby niektóre te portale takie co porządniejsze wykonały pracę dziennikarską, to by tego nie przekopiowały. Myślę, że jest to zawstydzające. Natomiast powołanie się na... bo to chyba Gazeta Wyborcza zaczęła. Na Gazetę Wyborczą czy na OKO.press, no to można powiedzieć, jak pisze OKO.press, kopiujemy, jesteśmy wolni od, prawda... Od jakiej prawdy, bo my tylko podajemy, co ktoś napisał. Ty to czytasz, czy już odwracasz głowę? Czy jednak trzeba wiedzieć, co piszą i co mówią? Znaczy, mi wystarczyło, że przeczytałam OKO.press, a później każdy pojawiający się artykuł wiedziałam, że będzie kalką. Co jest trudnego w tym dla mnie, że jak powstanie ośrodek i zacznie działać, to już nikt z tych mediów nie przyjdzie i nie napisze. Myliliśmy się, przepraszamy. Albo dziękujemy, że uratowaliście moje dziecko. Tak, ale nie o to chodzi. Jak będziemy znowu mieli się ratować, nie o to chodzi. No ale jak będziemy mieli ratować i pomóc komukolwiek, to nie ma znaczenia, z której strony polityki, myślenia jest ten człowiek, czy on jest wierzący, czy nie, czy on pisał o nas, czy nie, to nie ma znaczenia. No bo jakie ma to znaczenie? Absolutnie żadne. My z gruntu jesteśmy wszyscy dobrymi ludźmi. I ja cały czas wierzę w to, że nawet jak ktoś w tym OKO.press pisze tak koszmarnie niedobre, szykalujące nas teksty, to że to nie, jakby nie wynika może z samej głębi jego serca, tak? Nikomu nie życzę, ale może za 10 lat ktoś zapuka i powie, pani Ewelina kiedyś w Radiu Plus powiedziała, że można przyjść nawet jak się szkalowało. No to jestem. Pomożecie? Oczywiście, że pomożemy, ale też nikomu tego nie życzę, bo no, cierpienie... No dla nikogo nie jest dobre, tak? Jakiekolwiek ono by było, a już cierpienie psychiczne i cierpienie, którego nie można nikomu udowodnić, czyli przemoc psychiczna, to jest chyba najgorsza z przemocy. No ale proszę Państwa, ono jest i właśnie dlatego taki archipelag, wyspy wolne od przemocy są nam bardzo potrzebne. Czego Wam życzyć? Życzyć nam... żeby nasza prawa ręka nigdy nie chciała wiedzieć, co czyni lewa. Jejku, ja myślałam, że do kończenia, ale wy jesteście ewangeliczni. Nie, będziemy się tego trzymać. Ja muszę takie rozmowy prowadzić w stanie łaski oświęcającej tuż po spowiedzi i jeszcze jakiegoś wieczoru uwielbienia, żeby wiesz, być na tym samym poziomie. Ale jak jest z czymś problem teraz, to gdzieś możemy poszukać, wyjdziesz na chwilę i dokończymy rozmowę. Natomiast ja też nie chcę, żeby Państwo sobie pomyśleli teraz, nie no, to jest świetna gra, tak? Można sobie tak, ale naprawdę my tak chcemy. Jakoś nam bardzo na tym zależy, no bo ja bym też, jeśli ja potrzebuję pomocy i ktoś, idę do kogoś i o tą pomoc proszę, to byłoby mi bardzo ciężko czytać. 24 maja o tej godzinie zapukała czarnowłosna kobieta do moich drzwi, do naszych drzwi i pomogliśmy jej w tym. Jakby pomaganie wynika z człowieczeństwa. Nie chciałabym o sobie czytać, jako o sobie dotkniętej przemocą, że ktoś mi w tym pomógł, bo bym sobie pomyślała, no ale oni chcieli mi pomóc, czy chcieli sobie zrobić? Czy chcieli opowiedzieć o tym, jak pomagają? No.
Proszę Państwa, tacy oni są, ci z Profeto właśnie. No to Państwo już wiedzą, jacy są, a teraz mogą Państwo poczytać, jak sobie niektórzy ich wyobrażają i zobaczyć, jaka jest prawda. Zaproszenie na Wilanów poszło do archipelagu Wysp Wolnych od Przemocy, żeby zobaczyć, jak powstają. Bo naprawdę, proszę Państwa, 5 lat pyknie i nie będziemy sobie wyobrażali Polski bez archipelagów, bo mam nadzieję, że to zostanie skopiowane, co tu dużo mówić. Ewelina Zamojska, redaktor naczelna Profeto.pl, człowiek ewangeliczny. Dziękuję bardzo. Ale nie święty. Dziękuję bardzo. Miejsce spotkania.